Szanowni Państwo, dźwigi elektryczne budowane za czasów poprzedniego ustroju to choć wielokrotnie jeszcze żywa, ale jednak już historia. Z każdym dniem jest ich mniej i mniej. Moment, w którym ostatni z takich dźwigów zostanie zmodernizowany lub ustąpi miejsca nowoczesnemu urządzeniu, to prawdopodobnie kwestia kilku najbliższych lat. O ile większość ludzi przyjmie tą informację z radością, to znajdą się i tacy, którzy wbrew presji społecznej wspominać będą pozytywnie jazdę takim perelowskim klamotem. Niestety nie udało mi się do dnia nagrania tego materiału ustalić, czy gdzieś w naszym kraju działa jakakolwiek instytucja zamierzająca materialnie upamiętnić windę wytarganą wprost z wielkiej płyty. No, poza wybebeszoną obciągarką z trawnika w Piotrkowie. Trafiło mi się zatem znowu znaleźć w sytuacji, że albo zrobię coś sam, albo nikt tego za mnie nie zrobi. Po rozmowach z wieloma osobami, które w odpowiedzi solidarnie pukały się tylko w czoło, znalazły się dwa wyjątki. Pierwszy to Muzeum Parowozownia Jarocin. Choć specjalizuje się raczej w transporcie szynowym, to jednak propozycja urozmaicenia kolekcji o windę została ciepło przyjęta. Wszak winda taka też po szynach jeździ, a że bez maszynisty i pionowo, to tylko i wyłącznie szczegóły implementacyjne. Jakby się też posmarowało, to... Wiesz, że normalnie tam jest większa siła. Mhm. Ale też od razu powinno być... To jest do regulacji. Albo jest zastanięty kontakt. Albo wyzwalało i kogoś to wkurzało i... Bo to powinno być w ten sposób. Problem miejsca docelowego został zatem rozwiązany. Wciąż istniała jednak przeszkoda wręcz obiektywna. Nie da się przecież ustawić w muzeum windy, nie mając windy, no nie? Lecz i tu po jakimś czasie znalazł się pewien gość wraz z grupą swoich towarzyszy przy pracy, którzy z własnej, dobrej i nieprzymuszonej woli porzucili kątówkę i kontener na złom na rzecz wkrętaków, kluczy płaskich i przyczepki z plandeką. Całą ramę, kabinę i nie tylko to, bo też silnik z reduktorem bezdestrukcyjnie rozmontowali i w stanie jezdnym znieśli i na przyczepę władowali. Koniec szaleństwa to jednak nie był, bo ten sam odważny człowiek porwał się na czyny jeszcze jeden. Otóż sam poczynił transport tegoż ładunku aż do Jarocina, a jedyne co mu się w zamian zostało, to mandat za wiatolę. Sprężynka siedzi. A zobacz tę, naciągnij ją, czy ona pójdzie. Czekaj, o, działa pięknie. Elegancko. Słuchaj, pytanie mam. No. Jeżeli taka rama nie stoi pionowo, tylko leży, no to w takim razie ta winda będzie jeździć w bok? Oczywiście. Zależy, którym palcem wciśniesz. Kurczę. To czekaj, jak damy parter, to wyjedzie przez drzwi. No, zależy, czy działa krańcowy. Aha, widzisz. Trzeba przywieźć krańcowy. Ojej. Teraz skręcamy ramę kabiny. O, jeszcze troszeczkę. I teraz na 2Y, tak? Na 2Y. Na 2Y. Czyli Y, Y. I jest dokręcony. Ale ci ludzie w tych windach syfią nawet do nakrętek. Masakra. Niestety winda jest z demobilu. Dzisiaj takich fajnych już nie produkują. Trzeba brać ze złomowca. Albo od Andrzeja, którego pozdrawiam. Za to, że mu się chciało to rozkręcać, a nie rozpiłować jakimś diaksem, gumówką, czy w zależności od regionu Polski zwał jak zwał, tarczówką, wrzucić w kontener
to rozkręcił, rzucił przyczepę i przywiózł tutaj do Jarocina. Windy wieszać nie będziemy, lecz ją postawimy, bo wizyty wprost z udetu bardzo się boimy. A wciągarkę i styczniki obok się postawi, a choć bez lin, ale sprawna, czasem w ruch się wprawi. Plan jest taki, by na jednej nie przestać maszynie, za to, żeby różne windy były w Jarocinie. To, co jeszcze muzealne może zmieścić grota, to tradycja jest, co ruchomą ma podłogę i kabinowe wrota. A tuż obok coś, co na licencji robiliśmy sami, dźwig zrębowski, lecz ten lepszy z automatycznymi drzwiami. Szanowni Państwo, typowa zrębowska winda, w zasadzie tutaj sama rama, mebel, czyli kabina, jeszcze nie jest skręcony. No, z tym wyjątkiem, że ona stoi teraz na boku, więc można się pośmiać, że będzie to winda, która jeździ w bok, ale niebawem ją postawimy do pionu. Co tą windę odróżnia od wszystkich innych typowych zrębowskich wind, jakie spotkamy w typowym gierkowskim bloku? Ano to, że ta jedna nie trafia na złą, tylko trafiła tutaj, do muzeum. Miejmy nadzieję, że to nie jest ostatnia winda, która trafiła do muzeum, ale to, czy znajdzie się tutaj więcej modeli, by zachować przyszłym pokoleniom, jak taka winda wyglądała, no bo powiedzmy sobie szczerze, one już lada moment znikną wszystkie, to już jest tylko dobra wola tych ludzi, którzy takie windy demontują. Więc może się okaże, że ktoś dobrowolnie też przyczyni się do tego, żebyśmy tutaj mieli kolejną kabinę, na przykład jakąś tradycję, być może licencję już z automatycznymi drzwiami. Co prawda trzeba się będzie nadźwigać przy ramie licencyjnej, no ale czego się nie robi, żeby nic z tego nie mieć, nie? Z lewej star, z prawej star, z tyłu nastawnica, a przed nami reduktor R4 z kołem dla pojedynczego opasania, czyli typowy do bloków mieszkalnych. Oczywiście różne muzea w różny sposób zabytki zbierają. No, windy sobie oczywiście nie uruchomimy w skali 1 do 1, bo by nas udet na tych linach wtedy powiesił, ale dlaczego chociażby luzownika by nie uruchomić? Oczywiście, jeżeli starczy czasu, to tu się dostawi silnik i będzie można całość bez lin, ale chociaż żeby trochę zawirowało, uruchomić. Typowa zrębowska celma, silnik 5,5 kW, czyli taki, jaki najczęściej spotykamy, do dźwigu o udźwigu 500 kg. No i przy okazji powiedzmy sobie, dlaczego są to silniki cichobieżne. Ja go trochę rozkręcę. No i jedyne, co teraz słyszałem, to ćwierkanie ptaków na zewnątrz, więc faktycznie maszyna jest cichobieżna. Przynajmniej bez zasilania. Szanowni Państwo, to, żeby ten dźwig poskręcać do kupy, wypolerować, wyczyścić, a może i sterowanie połączyć z makietą, to tylko kwestia czasu, mojego i ewentualnie kilku miłych osób, które zaoferowały swą pomoc. Aby jednak można było wyeksponować inne typy dźwigów z PRL-u, potrzebna będzie dobra wola takich osób lub instytucji, które będą miały możliwość i chęć taki dźwig bezdestrukcyjnie zdemontować i przekazać. Z tego miejsca serdecznie dziękuję Andrzejowi wraz z jego ekipą, nie tylko za demontaż, ale również za przywiezienie tego dźwigu, jak również Muzeum Parowozownia Jarocin za chęć upamiętnienia polskiej techniki dźwigów osobowych. To wszystko z mojej strony, dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Już idziemy, już.